Podstawą merytorycznej dyskusji jest korzystanie z poprawnej i właściwej argumentacji. To jeden z tych elementów, które są obecnie największą słabością w debacie publicznej. A nauka argumentacji jest przecież bardzo prosta. By wytłumaczyć konstruowanie argumentu, posłużę się nieskomplikowaną, a równocześnie kompleksową metodą do pełnej analizy twierdzenia. Jest to metoda SETSI, która kryje w swojej nazwie trzy anglojęzyczne słowa: state, explain, illustrate. Pierwsze z nich, state, to oświadczenie tego, co chcemy powiedzieć. To jedno zdanie, które prezentuje naszą myśl i pozwala ją następnie rozwinąć. State musi być prosty, klarowny oraz stosunkowo krótki, po to, by mógł być łatwo zapamiętany przez naszego odbiorcę. Explain to kompleksowe i pełne wyjaśnienie naszego argumentu. To właśnie on determinuje siłę analizy argumentu i decyduje, czy odbiorca zostanie obiektywnie do naszej racji przekonany. Musi być ono wyczerpujące na tyle, by po tym etapie nie pozostawić żadnych wątpliwości, że mamy rację. I tutaj pojawia się największy problem. Jak to zrobić? Możemy sobie pomóc, używając tzw. metody schodkowej. Polega ona na analizowaniu w głąb sformułowanego przez nas state poprzez stawianie serii pytań. Dlaczego? Po co nam to? Z czego to wynika? Jaki to przyniesie efekt? W jaki sposób zmieni to obecną sytuację? Po zadaniu serii pytań i znalezieniu na nie odpowiedzi będziemy mieli pewność, że nasz argument jest gruntownie przeanalizowany i przemyślany kompleksowo. Gwarantuje to właściwie jego zrozumienie przez odbiorcę i dużą szansę na przekonanie go do naszych racji. Na sam koniec pozostaje nam illustrate, czyli zobrazowanie naszego problemu prawidłową ilustracją. Może nim być chociażby przykład państwa, w którym wprowadzono zbliżone do proponowanego przez nas rozwiązanie, badanie naukowe czy obrazująca problem statystyka. Tyle w teorii, a teraz praktyka. Spróbujmy wspólnie omówić jeden argument, korzystając z opisanej przeze mnie metody. Dla przykładu, argument, który chcemy przeanalizować, brzmi: granie na komputerze przez dzieci szkodzi ich rozwojowi fizyczno-psychicznemu. Aby wykazać, że to twierdzenie jest prawdą, zadajmy sobie szereg pytań i znajdźmy na nie odpowiedzi. Faktem jest, że gry komputerowe są źródłem lekkiej rozrywki. Przy ich projektowaniu producenci, którym zależy na rosnącej sprzedaży, współpracują z psychologami, którzy pomagają tak je skonstruować, aby były wciągające dla graczy, w szczególności młodych ludzi. Powoduje to, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed komputerem i tracą dużo czasu, który mogliby spędzać na poszukiwaniu innych pasji, rozwijaniu umiejętności czy chociażby uprawianiu sportu. To z kolei prowadzi do pogorszenia się ich stanu fizycznego, spowodowanego brakiem aktywności, co przejawia się w szczególności w wadach postawy czy pogarszaniu się wzroku. Ponadto może mieć negatywne skutki także dla rozwoju umysłowego z uwagi na brak czasu na poszukiwanie nowych zainteresowań i poszerzenie przydatnych umiejętności. Jak widzicie, pełna analiza zajęła nam trochę czasu i wcale nie jest tak oczywiste, że z grania na komputerze przez dzieci wynika ich gorszy stan fizyczno-psychiczny. Trzeba to udowodnić, tworząc rozwinięty ciąg przyczynowo-skutkowy. Ilustracją do tego może być chociażby znalezione badania potwierdzające nasz argument. Teraz twoja kolej. Postaraj się wymyśleć i przeprowadzić poprawną analizę argumentu do tezy: Polska powinna oprzeć swoją przyszłość na energetyce jądrowej. Pamiętaj o zadawaniu sobie pytań, a następnie przedstaw ciekawy przykład. Powodzenia!